Kolejną rzeczą niezwykle ważną, o której nie mogę nie wspomnieć tutaj, jest witamina D. Witamina D de facto nie jest witaminą, jest hormonem. To była taka pomyłkowa, wiele dziesiąt lat temu pomyłkowo ją nazwano. Proszę zobaczyć, że jeżeli rozpatrzymy, ile różnych reakcji w naszym organizmie, przypominam sobie tą tablicę metaboliczną, tych reakcji jest tam tysiące, ile reakcji jest sterowane przez tą witaminę? Niewiele, niecałe 5%, ale okazuje się, że te niecałe 5% to są reakcje związane z regulacją pracy genów, ponad 1000 genów, a więc widać, że ta witamina, czy raczej ten hormon jest kluczowy dla w ogóle funkcjonowania naszego organizmu i dla przemian związanych z przemianami, które się odbywają wewnątrz komórki na poziomie jądra komórkowego. I teraz witamina D jest w ogóle niesamowitą witaminą, bo ona normalnie jest produkowana w naszej skórze z cholesterolu, wtedy kiedy ta skóra jest eksponowana na promieniowanie. I w naszym organizmie ona musi, w wątrobie jest przekształcana do formy aktywnej i potem w nerkach ulega dalszym przekształceniu. Natomiast w wątrobie, tym białkiem, który bierze udział w przekształcaniu witaminy do formy aktywnej, jest białko CYP. I teraz okazuje się, że nosiciele wariantu wolno działającego przy standardowej dawce, czyli mamy kogoś, kto w okresie letnim robi kąpiele słoneczne, a w okresie między październikiem a kwietniem przyjmuje witaminę D. Czy to w postaci tłuszczy, tak, rybich na przykład, czy to w postaci suplementu. Ale i tak z racji tego, że mają ten wariant białka CYP wolno działającego, i tak standardowa dawka będzie niewystarczająca. Niestety ma to dosyć przykre konsekwencje w postaci przyspieszenia szeregu schorzeń. Teraz pytanie, czy w mojej krwi jest wystarczająca ilość witaminy D? No w tej chwili dosyć łatwo można sobie z tym poradzić, bo robi się standardowo, to nie są drogie badania zawartości witaminy D we krwi. I mamy tutaj z roku 2011 te wytyczne, jakie stężenie jest prawidłowe, jakie stężenie pokazuje witaminy we krwi na niedobór, a jakie stężenie jest prawidłowe. Wiadomo, że jedna jednostka witaminy D to stężenie o 5 nanogramów. A więc mierząc sobie zawartość witaminy D we krwi, jesteśmy w stanie określić się, gdzie w tych widełkach jesteśmy. Tak? I dawkowanie jest oczywiście, powinno być przepisywane przez lekarza. Ono jest dosyć dawkowaniem standardowym, pod pewnymi warunkami. Jeżeli są niedobory, wtedy oczywiście lekarz zadecyduje o zwiększeniu dawki witaminy D. Natomiast wiadomo, że dla nosicieli tych wolno działających alleli tego białka, tą dawkę jest trudno ustawić inaczej niż jak ciągle powtarzając badanie zawartości witaminy D we krwi. To jest ciągła historia. Ja prawdopodobnie taki właśnie wariant mam, bo pomimo brania witaminy D ciągle mam lekkie niedobory. Zobaczcie, dlaczego to jest takie ważne. No, dzisiaj gdzieś tam się skupiamy na urodzie. Proszę zobaczyć. To są dwie myszy. To jest mysz tak zwana dzika, wariant dziki, normalna myszka laboratoryjna, natomiast ta myszka, VDR, to jest myszka, która jest nokautowana. No, w tej chwili takie modele mysie, gdzie są naukowcy, którzy potrafią usunąć pewne geny albo pewne geny dodać, wobec tego pewna cecha, w tym przypadku starzenia się, rozwija się bardzo szybko. I jedna i druga myszka to są myszki, które są myszkami czteromiesięcznymi. Ta jest, ma zapis, genetycznie jest tak stworzona, żeby szybko się starzeć, a ta się starzeje standardowo. Ta jeszcze dodatkowo ma niedobory witaminy D, a ta dziki wariant ma prawidłową, dostaje prawidłową dawkę witaminy D. Zobaczcie, co jest po kolejnych 4 miesiące. To ma tylko zobrazować nam, choć jest to badanie, które zostało opublikowane, jak bardzo witamina D jednak jest nam potrzebna, jest potrzebna, żebyśmy także się nie starzeli, o czym trzeba pamiętać. Teraz tak, to są przepiękne badania, które mnie bardzo zafascynowały, ponieważ pokazują, w jaki sposób witamina D jest potrzebna dla prawidłowej pracy mózgu, o czym się coraz więcej mówi, ale także dla prawidłowej pracy jelit. Mamy w naszym organizmie enzym, który się nazywa hydroksylazą tryptofanową, który zmienia jedne z aminokwasów, który nazywa się tryptofanem, w neurotransmiter, który się nazywa serotoniną. Tryptofan pozyskujemy z różnych źródeł pokarmowych. Kiedyś było go bardzo dużo, znowu w zielonych warzywach. W tej chwili ilość tryptofanu stosowanych glifosatu
krótko mówiąc, powoduje tak duże zahamowanie szlaku, którym rośliny wytwarzają tryptofan, że znowu nie wiemy de facto, ile w tej chwili tego tryptofanu jest. Niemniej jednak z tryptofanu wytwarzana jest serotonina. Oczywiście ta serotonina jest wytwarzana zarówno w jelitach, są dwa warianty tego, jeden jelitowy, drugi mózgowy. Ta serotonina jelitowa nie dostaje się do mózgu, ona tam nie jest wykorzystywana przez mózg. Natomiast ona pełni swoje określone funkcje w jelitach. No, główne funkcje to są funkcje chyba przeciwbłódkowe, przeciwagregacyjne. Natomiast ta serotonina wytwarzana z tryptofanu w mózgu jak najbardziej spełnia funkcje kognitywne. I co się okazało? To rzeczywiście są stosunkowo niedawne badania, że witamina D przy odpowiedniej ilości witaminy D ma, jeżeli dawka witaminy D jest prawidłowa, to ona reguluje stężenie serotoniny w jelitach, bo też wiadomo, że nadmiar serotoniny w jelitach będzie przyspieszał możliwość powstawania chorób zapalnych jelit. Natomiast w mózgu działa zupełnie odwrotnie, tak? Czyli tutaj, jeżeli jest prawidłowa dawka witaminy D, badania były robione, badano syntezę witaminy D zachodzącą pod wpływem promieniowania słonecznego. Natomiast w mózgu ta sama witamina D poprawia funkcje poznawcze, poprawia funkcje kognitywne, ponieważ dla tego drugiego wariantu enzymona działa pobudzająco. A więc ta sama witamina w dwóch miejscach będzie z jednej strony hamowała możliwość nadmiernej produkcji serotoniny w jelitach, a z drugiej strony będzie poprawiała funkcję mózgu. A więc to też pokazuje tylko to, że witamina D tak naprawdę jest niezwykle ważna dla naszych emocji, dla naszego samopoczucia, dla zachowań społecznych, dla reakcji na różne bodźce, dla czucia sensorycznego. Tak? Czyli jest to jeden z tych czynników, który od października do kwietnia powinniśmy przyjmować w diecie, bo nie mamy produkcji tej przezskórnej, ilość promieniowania jest zbyt słaba, która w sposób istotny zmienia także nasze zachowanie. Kiedy wspomnieliśmy o tym, że jakby bardzo ważne jest to, w jaki sposób my odpowiadamy na żywność, ponieważ mamy taką urodę genetyczną, to są jeszcze dwa bardzo ważne aspekty działania żywności na nasz organizm. Po pierwsze, mówiliśmy sobie, że bardzo ważny jest nasz genom, tak, że możemy mieć trzy różne odpowiedzi na ten sam bodziec. I to jest właśnie uwarunkowane polimorfizmami, czyli urodą naszych genów. Tu porównaliśmy to do instrumentów klawiszowych. Tak? Możemy mieć. To wszystko są instrumenty klawiszowe, ale każdy z nich brzmi zupełnie inaczej. A teraz możemy sobie wyobrazić, że mając nawet geny, na których mamy zapisane zwiększone ryzyko jakiejś choroby, przecież nie zawsze chorujemy. I to z kolei, ta informacja płynie od tak zwanego epigenomu, bo nasze geny dodatkowo są nawinięte w jądrze na białka histonowe i mogą być do naszego DNA, czy do informacji genetycznej przyłączone różne malutkie makromolekuły, na przykład reszty metylowe. I choć my mamy informację, tak, masz większe prawdopodobieństwo, że zachorujesz, to jeżeli okleimy ten gen resztami metylowymi, to prawdopodobieństwo w ten sposób zmniejszamy. To, o czym w tej chwili mówię, jest to zjawisko zmienności epigenetycznej, czyli są pewne składniki pożywienia, które w naszym organizmie zmieniają się do malutkich makromolekuł, które mogą przyciszać albo zwiększać aktywność danych transkrypcyjną, czyli przepisy zwiększać przepisywanie albo i nie danego białka. I ten epigenom możemy przyrównać do sali koncertowej, czy miejsca, gdzie wstawimy nasz instrument. Tak? Jeżeli mamy instrument klawiszowy, nasz genom, mamy jakiś wariant szybko działający, ale wstawimy do szopy bez prądu, czyli nie będziemy odpowiednio modelowali naszego DNA, to i tak dźwięk nie będzie dźwiękiem prawidłowym. Ale najważniejszym graczem chyba i najszybciej zmieniającym nasze zdrowie jest kolejny gracz. To są, proszę Państwa, to są mistrzowie drugiego planu, którzy się wysunęli na pierwszy plan, czyli mikroflora jelitowa. Musimy sobie uzmysłowić, że w naszych jelitach mamy 150 razy więcej informacji genetycznej niż w nas samych. To jest te funkcje pełnią bakterie jelitowe zasiedlające nasze jelita i to jest bardzo dynamiczna zmiana. To się dzieje szybko, czyli naszą mikroflorę możemy przyrównać do graczy, którzy finalnie zasiądą przy tym instrumencie i to od nich zależy, jaką muzykę nam zagrają.